No, teraz się będę włączać do ruchu. Jestem rozładowany. Jadę na ostatnie miejsce rozładunku. I teraz muszę tutaj wyjechać przed trochę ciasnawą bramę i muszę o te wszystkie cztery pasy przejechać. Bo normalnie tu się tak nie zmieszczę. Muszę zahaczyć o jeszcze chociaż jeden trzeci pas. No, zlitował się gościu i mnie puścił. Danke schön. O, no, udało się. Czasami trzeba dość długo czekać, no, ale trafiłem na dobrego człowieka. I teraz jadę jeszcze 25 km. Jestem w Hamburgu. To jest, tu w Hamburgu jest 4 czy 5 Bryluxów. I ten, w jednym z nich byłem na Habichstrasse, a teraz jadę Pinneberg, coś takiego, 25 km dalej i stamtąd już będę wracać albo do miejsca, gdzie mamy przepinki tu do Hamburgu w porcie, albo gdzieś na załadunek, zobaczymy. No, w każdym bądź razie dzisiaj jest Boże Ciało, także pół Niemiec ma święto, a drugie pół pracuje. Jestem w tej połówce, co pracują. Ruch jest, korki w porcie dzisiaj zakorkowane. Jechałem 60 km. 60 km jechałem, ile? Zaraz powiem. 2 godziny i 2 minuty. 60 km, kurczę. Także bywa i tak. No. Także widzicie, no to do centrum Hamburga to kawałek jeszcze jest. To jest tak troszeczkę taki... taki ring obok centrum, o, tak można powiedzieć. Godzina 10:30, to już ten taki poranny szczyt jeden się skończył. No i jadę. Jeden kilometr do przodu. Trzeba uważać, bo niektóre auta, te co na prawej stronie stoją na poboczu, to za bardzo są wychylone. Trzeba uważać, żeby im lusterka nie urwać. Zaś bliżej środka trzeba uważać tych na lewej stronie. W mieście wszędzie trzeba mieć oczy, jak to mówią. No. Jedź, upuść, jedź, upuść, kurczę, jedź. No, jest zdecydowany, roz tak, roz jak. Tak niektórzy jeżdżą. Prawo jedzie, a on na lewy pas zmianę robił. No ciekawe, może mu się co przypomniało. Może mu się co przypomniało. Także dzisiaj żadnego tematu nie będzie. Pokażę kawałek Hamburga. Kawałek Hamburga. Na szczęście tutaj to tak nie straszy, ale jak się jedzie przez samo centrum, tam gdzie jest Hauptbahnhof, no to tam jest wiecznie ruch, wiecznie. I na prawej stronie często stoją dostawczaki z ładunkami, że co chwilę trzeba na lewy ten pas. Bardzo dużo jest trzy pasy, także ja najczęściej jadę środkowym, a na ten prawy ani nie zjeżdżą, bo nie ma sensu. To jest dla taksówkarzy i dla tych, co rozładowują. Środkowym cały czas jadę. No, a tutaj są dwa pasy w jedną, dwa w drugą stronę. Kolega taki Wojtek spod Kel normalnie mi fajny filmik wysłał. Kurczę, na rowerku za sufo. Ja cię nie mogę. Wyprzedził tira normalnie. Ja jestem ciekawy, ile mu ten rower wyciągnie i na ile mu kaganiec założony. Fajnie. I tak widać, że spokojnie pedałował. Spokojnie pedałował, a rower mu za sobą. Muszę się go zapytać, czy ma jakieś wspomaganie w tym rowerze, czy co? No. Jak to mówią, zawsze jak jadę na pierwsze miejsce rozładunku do Hamburga, to jadę w takie te najtrudniejsze, jak to się mówi. I potem stopień trudności się robi coraz mniejszy, jak już potem do ostatniego miejsca, to już potem minuje z 2 km i do autostrady. A tak, jak są tutaj kilka punktów rozładunku, no to jest tak to fajnie logistycznie ułożone, że
od najtrudniejszego do najłatwiejszego. Także im potem już dalej, to już coraz łatwiej już człowiek mija całe te centrum, te wszystkie dzielnice i już potem idzie się do przodu. No teraz też jadę środkowym pasem, bo mogą być jakieś niespodzianki, a nie chcę robić ostrych manewrów, dlatego że no farbę wożę, a przy farbie to trzeba uważać. No i oczywiście asystent cały czas pracuje, trzyma mi odległość, bo nie mogę ostro hamować. No tutaj prawie w prawo zjeżdżają, także no, dobrze, że jechałem środkowym, bo miałem możliwość sobie ładnie pykać dalej. Pykamy dalej. Jakiś na mopliku jedzie gościu. Moplik, a na Śląsku jeszcze inaczej godali na moplik, ale nie będę godać jak godali na Śląsku, bo to tak troszeczkę jakby to inni usłyszeli z innych regionów Polski, mogliby się obrazić, bo to takie trochę ponoć słowo niekulturalne. No. Skupiony ze wszystkich stron, z prawa, a z lewa. Prawo, lewo. No to teraz się ustawimy na prawo, bo nikogo nie ma. Dzień dobry. Taki trochę jestem nieogolony, ale jak zajadę na ostatnie miejsce, to tam się ogolę, zaś będę wyglądać jak człowiek. O, laska sobie siedzi w aucie, a tu nie będzie widać i sobie tańce odprawia normalnie, pewnie jakaś fajna muzyczka leci i sobie tańce odprawia, a całe auto wodzi. Te mini. Śpiewa sobie, tańczy, śpiewa w aucie, auto całe się huśto. Są ludzie, co lubią sobie na luzie jeździć, którym jazda sprawia przyjemność, radość i bawią się tym autem normalnie. Nie wariują. O, 250 meter rechts. Pojedziemy na Ryks. Moplik dogoniły. No tutaj w Niemcach to właściwie to nie moplik, to jest skuter. Tylko taki chyba wolny. No, stare zabytkowe budynki. Pewnie jeszcze normalnie budowane przed wojną. Widać fajne z cegły, eleganckie. Dużo tu jest pięknych budynków sprzed wojny. Niektóre są nawet sprzed pierwszej wojny światowej. No teraz trzeba będzie się włączyć na lewo. Ten mnie nie puści. Ale ten drugi mnie puści. No, dzięki ci kolego czy koleżanko. Są dobrzy ludzie jeszcze na świecie. Dobra, i z powrotem na prawo. Na lewo. I do przodu. No, jak asystent ładnie hamuje, kurczę. Tak płynnie hamuje, jak się szybko jedzie i nagle by coś skoczyło, no to on awaryjnie hamuje, no to wtedy jest ten, ale staram się tak pilnować to auto, żeby do awaryjnego hamowania nie dochodziło, chyba że jadę pusto albo coś innego wiozę, ale z farbą nie mogę, tym bardziej, że jest gorąco, a dzisiaj mam tą naczepę plandekową i gorąc jest i te plastiki są miękkie. I po prostu jak za ostro by się przyhamowało, to te wieka wiaderkowe
jakby się pozarywały i to wszystko powpadło jedno w drugie i no i problem. Także staram się tak jeździć ostrożnie. Czasami bywają sytuacje, że no jeżdżą kurczę niebezpiecznie. Zaraz coś tutaj muszę zrobić. Gdzie ja jadę? Prawo jadę. Ojej. Prawo. To bym za duże kółko zrobił. Jedziemy tu jak najkrótszą drogą, kurczę. Jest możliwość zaoszczędzić kilometry, to się zaoszczędzę, bo jak jest tam różnica kilometr, dwa, no, można sobie odpuścić, ale tutaj jest dużo. Bardzo dużo. Z 19 kilometrów by się zrobiło 28. Okej. Okay. Dobra, teraz już tak będą światła, światełka i widać przede mną dość taki mały koreczek. Także już tego nie będę nagrywać, żeby nie zanudzać. Na razie, pozdrawiam wszystkich.